Tej misji w GTA 4 nie da się ukończyć, jeśli ma się piracką kopię gry. W misji number 1 Brucey bierze udział w wyścigu ulicznym. Z racji, że jego samochód nie chce odpalić, postanawia pożyczyć złotego kometa od Stevie'ego, który zaparkowany jest na miejskim parkingu. Jeśli gracz posiada oryginalną wersję gry, to bez problemu wsiądzie do samochodu Stevie'ego i wystartuje w wyścigu. Natomiast w przypadku pirackiej kopii gry samochód będzie zamknięty i choćby skały srały, gracz nigdy go nie otworzy. Obserwuj po więcej.